w Polsce obecnie mamy rozkwit i można powiedzieć pewnego rodzaju boom zainteresowanie Zdrowym, aktywnym stylem życia. Jak popatrzymy w media społecznościowe, no to chyba najwięcej zainteresowań czy najwięcej oglądalności mają tak zwani influencerzy, którzy promują często właśnie zdrowy, aktywny tryb życia. Całe szczęście tak się rzeczywiście wydarza, no bo od 20-30 lat, kiedy Polska stała się, sta, czy staje się, bo to jest proces ciągły, krajem rozwiniętym, no, aktywność fizyczna w w społeczeństwie spadała i to widać rzeczywiście po niskim poziomie sprawności w szczególności dzieci i młodzieży. Siatki centylowe jasno pokazują nam, że dzieci obecnie cierpią na problem nadwagi. Ich sprawność fizyczna jest ona o wiele niższym poziomie niż u um, ich rówieśników sprzed 10, 15 czy 20 lat. Kraje skandynawskie są znane z dbałości o, o jednostkę, o każdego obywatela. I można zaobserwować, że już wiele lat temu przygotowano wiele procedur systemowych, które mają za zadanie wspomóc rozwój każdego tak naprawdę obywatela. Centrum dbałości dotyczy głównie zdrowia. Zarówno zdrowia psychicznego, jak i zdrowia fizycznego, no bo ja uważa się, że równowaga między tymi dwoma aspektami jest kluczowa dla zapewnienia optymalnej jakości życia. My, przygotowując nowy kierunek studiów, trener aktywności fizycznej i zdrowia, wzorowaliśmy się właśnie na tych rozwiązaniach, chcąc przygotować specjalistę, który będzie miał w swoich kompetencjach właśnie wsparcie rozwoju, dbałość o dobrostan tak dzisiaj popularne pojęcia związane z well-being, tak? Czyli właśnie po po polsku mówimy tutaj o dobrostanie jednostki, na który składają się zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. I od dziś wiadomo, że Kluczowym warunkiem zdrowia jest aktywność fizyczna. Tak stare powiedzenie w zdrowym ciele, zdrowy duch wydaje się mieć 100% tutaj zasadności i opierając się właśnie o to przygotowaliśmy nasz nowy kierunek studiów, gdzie aktywność fizyczna ma być narzędziem do utrzymania dobrostanu zdrowotnego. Ten kierunek adresujemy właściwie do wszystkich, nie tylko do osób będących świeżo po maturze, ale myślimy też o osobach nieco dojrzalszych, takie, które już być może rozpoczęły swoją karierę zawodową w nieco innym obszarze i chciałyby się przekwalifikować, które mają być może zainteresowania związane ze zdrowym stylem życia, z aktywnością fizyczną, z aktywnym stylem życia, więc to są studia adresowane do wszystkich. W szczególności życzylibyśmy sobie, żeby naszymi przyszłymi studentami na kierunku y, trener aktywności fizycznej i zdrowia y, były osoby, które y, interesują się aktywnością fizyczną, y, samych chciałyby podejmować aktywny tryb życia, ale również chcą czy chciałyby w przyszłości kreować prozdrowotny styl życia, być swoistego rodzaju influencerami właśnie prozdrowotnego stylu życia. W czasie studiów, niezależnie od uzyskanego dyplomu, studenci będą mogli uzyskać legitymację instruktorskie instruktora rekreacji ruchowej, czy to aktywności outdoorowych lub też indoorowych, ale także będą mogli uzyskać stopień instruktora odnowy biologicznej i masażu stąd też osoby będą mogły pracować w charakterze, na przykład trenera personalnego w klubach sportowych, ale też czy ośrodkach ze z branży beauty, and spa, ośrodkach rehabilitacyjnych, studiach odnowy biologicznej, salonach masażu, bardzo bardzo szerokie spektrum. Chcemy też przygotować naszych absolwentów do tego, żeby mogli pracować w organach administracji publicznej jako osoby związane. Z promowaniem i wdrażaniem rozwiązań prozdrowotnych, właśnie w nawiązaniu do tych systemowych rozwiązań w krajach skandynawskich.